Jacek Podgórski, pomocnik Korony Kielce. Ostatnio oczywiście grający z konieczności na obronie. Jacek, jakie nastroje przed tym meczem, bo pewnie ta wygrana w Tychach trochę morale drużyny podbudowała. Oczywiście po wygranym meczu zawsze jakoś tak przyjemnie się przychodzi na te treningi, bo wiadomo, podniesiona głowa i na pewno nastroje są dobre, aczkolwiek nie popadamy w jakiś tutaj mega optymizm, tylko stąpamy mocno po ziemi i przygotowujemy się mocno na mecz z Odrą. Twoja bardzo dobra gra była zauważona, sporo komplementów spłynęło na ciebie po meczu z Tychami, więc pewnie ta poprzeczka została wysoko zawieszona i teraz, żeby w każdym meczu taką formę potwierdzać. Oczywiście, no fajnie, że tutaj dobry mecz zagrałem ja i cała drużyna, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby cała drużyna dobrze wyglądała i myślę, że tutaj najbardziej pomoc chłopaków też mnie nakręca i na pewno dobrze to wygląda i oby tak dalej. Fajnie było złapać jakąś serię teraz zwycięstw, no ale na razie spokojnie skupiamy się na Odrze i liczymy tutaj na 3 punkty. No właśnie, Kielcy dziennikarze pytają, czy w związku z tym, że ta twoja forma jest na tyle dobra, to czujesz się takim jednym z liderów teraz drużyny, który gdzieś tam ma pociągnąć ten zespół, zwłaszcza w tych akcjach ofensywnych? No, czy liderów? No na pewno mamy tutaj w drużynie doświadczonych zawodników. Fajnie, że ja tutaj się fajnie wkomponowałem, ale na liderów to myślę, że można tutaj stawiać Jacka Kiełba, czy Mateusza Cetnarskiego, czy bardziej doświadczonych zawodników. Ja tam jakieś doświadczenie wiadomo w tej pierwszej lidze mam, ale tutaj na razie na spokojnie chcę być jakąś częścią tej drużyny i na pewno chcę jakąś cegiełkę dołożyć do dobrych wyników. A jakie masz doświadczenie z meczów z Odrą Opole? Bo rzeczywiście chyba taka bardzo pozytywna niespodzianka, jeśli chodzi o początek tego sezonu i ich miejsce w tabeli i wyniki. Tak, na pewno mega duże zaskoczenie, jeśli chodzi o początek Odry. Mocno, mocno zaczęli ten sezon i na pewno nie będzie to łatwy mecz, ale my, jeśli będziemy realizować założenia nałożone nam przez trenera, to jestem spokojny i jak każdy zagra właśnie na swoim poziomie, to jestem mega spokojny o wynik tutaj. Kornel Kordas, obrońca Korony Kielce. Kornel, po 2 meczach, które zagrałeś w podstawowym składzie, czyli w Legnicy i z Termoliką, w ostatnim meczu usiadłeś na ławce. Pytanie, czy czujesz, że w tym meczu z Odrą znów gdzieś tam trener na ciebie postawi na lewej obronie? No, to już zależy od trenera. No, na pewno jest w składzie jest rywalizacja. Myślę, że ten skład jest dosyć wyrównany i każdy gdzieś tam trenuje po to, żeby w tym pierwszym składzie wystąpić. I tak jak już mówię, no, decyzja trenera. Te mecze przed własną, no ten mecz nie będzie przed własną publicznością, bo bez kibiców, ale mecze na Suzuki Arenie no nie są na razie zbyt korzystne, bo tylko jedno zwycięstwo, 2 porażki. Natomiast na wyjazdach jeszcze żeście tej goryczy porażki nie zaznali. Skąd to się bierze, że te mecze gdzieś tam w Kielcach są takie jednak na razie, jeśli chodzi o dorobek punktowy, nieudane? Ciężko powiedzieć. No, na pewno teraz będziemy chcieli zmazać tą plamę po tych dwóch porażkach. I no na pewno szkoda, że nie będzie tych kibiców, którzy by przyszli, na pewno by nas wspierali, ale postaramy się zdobyć 3 punkty i to jest w naszych nogach, żeby to zrobić. No właśnie, masz to doświadczenie z poprzedniego sezonu z Widzewa, gdzie ta atmosfera zawsze była bardzo gorąca. Grali się też mecze bez kibiców i to jest pytanie tutaj od kielskich dziennikarzy. Jak się takie mecze gra? Czy to jest duże utrudnienie dla zawodników? Na pewno gdzieś ten doping kibiców na pewno pomaga, gdzieś niesie w takich ciężkich momentach, to na pewno podbudowuje, ale no, tak już mówię, no, damy z siebie wszystko i zrobimy, żeby po prostu ten mecz w końcu wygrać tutaj na Suzuki Arenie. Wreszcie to będzie taka korona jak w tym meczu w Tychach, gdzieś tam powtórzycie tę dobrą grę, bo rzeczywiście tam była pełna dominacja od pierwszej do 90 minuty i pewnie tego samego kibice, którzy będą ten mecz oglądali w telewizji, oczekują w meczu z Odrą. No, postaramy się tak zrobić. Na pewno będziemy walczyć o każdą piłkę, no, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Na pewno nikt nie będzie odstawiał nogi. Mamy jakiś tam plan nałożony na to spotkanie. Jeżeli każdy zagra na 100% i dołożymy do tego te zadania taktyczne, to myślę, że o wynik nie powinniśmy się martwić. A jak oceniasz zespół Odry Opole? No, początkiem pokazali tam poza jedną tą wpadką w pierwszej kolejce, no to widać, że gdzieś tam są dobrze zorganizowani, mało tych bramek tracą, ale może to się zmieni. Dzięki. Dobra, dziękuję.